Chcę pokazać dzisiaj otwarcie nowej stacji, takiej bazy pod iPoda, w moim przypadku Klasika. To jest marka Pure. No, nie za bardzo wiem coś na ten temat, czy to jest jakaś klasowa, czy lepsza, czy gorsza. Ale całkiem fajnie to wygląda, ponieważ z tyłu jest gniazdo optyczne, którym możemy sobie wysłać dźwięk przewodem optycznym już do wzmacniacza, jeśli takowy posiada też wejście optyczne. Także to, jeśli komuś zależy na dobrej jakości dźwięku, to jest bardzo fajna sprawa. Instrukcja w języku polskim niestety nie ma. Przewody. Tu jest zasilający z długim wtykiem. Przejściówka sieciowa na Polskę, na przykład. Ponieważ był taki okres, gdzie puszczałem nagrania na wzmacniacz właśnie z iPoda Classic. Ten iPod Classic był podłączony, do niego był podłączony przewód i on tak sobie leżał raz tu, raz tam. Ten przewód był oczywiście wyprowadzony tymi przewodami. Te przewody wchodziły do wzmacniacza. Ta jakość, no wiadomo, to nie jest najwyższych lotów. Także po znalezieniu czegoś takiego na eBayu postanowiłem właśnie sobie sprezentować. Pokażę może tutaj, jakie ma wyjścia. I właśnie tutaj jest, w tym miejscu jest wyjście na przewód optyczny. Jeśli ktoś ma taki wzmacniacz z tym przewodem, to jak najbardziej polecam tą stację dokującą. Czyli tu jest wejście na zasilacz. Prawy, lewy kanał, wejście kompozytowe. Tutaj jest z wideo, także widzę. Ok, pilot. No to jest plus tego. Prawdopodobnie wszystkie funkcje są sterowane za pomocą tego pilota. Jest od razu bateryjka w zestawie. Pokażę, jak wygląda. Pilot czytelny. Bardzo lekki, bardzo, bardzo wyjątkowo. Przyciski chodzą sprawnie. To są takie przyciski, jeśli byśmy zalali kawą czy jakimś tam napojem, to nic tutaj się nie stanie. No i sprawdzimy teraz, włożymy sobie, jak to się nam prezentuje, proszę. A koszt tej stacji, jeśli kogoś by to interesowało, jest chyba około 30-35 funtów plus minus. Mniej więcej jest to taki wydatek. Już nie pamiętam dokładnie
jaki to jest wydatek, ponieważ ja tą stację kupiłem jakiś czas temu i niedawno co znalazłem ją. Nie korzystałem nigdy z tego, ponieważ ja puszczam muzykę, nagrania z Mac Mini, to jest z Apple'owskiego takiego malutkiego komputera. Ale to również nadaje się bardzo, jeśli ktoś ma jakąś fajną wieżyczkę malutką z wejściem optycznym, jak najbardziej polecam, bardzo fajna sprawa.